Witajcie, ustawiam to swoje studio nagrań w miejscu już wam znanym. Przede mną pies, a ja się orientuję, że dzwoneczka zapomniałem, więc nagram wam go wcześniej. Dzyń, dzyń. Szedłem po drodze, mam listę, przygotowałem, przesłuchałem przed chwilą ten poprzedni film, żeby uzupełnić, co tam było niedopowiedziane. Zdrówko, zdrówko dla Pawła. Paweł meldował, że grzyby w Borach Tucholskich, w Tucholskich są. Paweł Buszman albo Tarzan. Są grzyby. Szedłem tu w tej chwili do tego miejsca i wczoraj pozbierałem całą czapkę. I tam coś jeszcze w kieszeniach miałem popchane, prawdziwków już się suszą, ale od 4 dni zabieram się, miałem taki specjalny, krótki filmik nagrać na temat kurek. Kurka, lisiczka się okazuje. Rosjanie mówią na to lisiczka, a u nas też jest ta nazwa, tylko ja nie słyszałem jej. Ja zawsze słyszałem nazwę kurka, a jak w internet biłem, to się okazuje, że lisek, liska, coś tam o niej jest. Lisek, kolor prawdopodobnie tutaj ten lisi. Po co kurka? Kurka to jest teraz święta rzecz. Ja jem je od 2 tygodni. Chyba byłem 2 dni temu tutaj w lesie, tak niby przypadkiem, i przyniosłem całą taką torebkę. Kurka, miałem właśnie, bo ja mam tekst przygotowany mądrego pana. Tam on wymienia tak biologicznie, co to tam się w tej kurce znajduje, tam nazwa tej substancji, no ale później wam kiedyś to jeszcze dopowiem. W każdym razie teraz te kurki bierzcie, podobno w sklepach są, nawet ja je widzę tam w marketach gdzieś. Także kupcie, nie żałujcie tej kurki, na surowo to jeść, skoro się pieczarki jada na surowo. Kurka gwarantuje, kurka jako jedna. Czy ktoś z was kiedyś spotkał kurkę z robakami w środku? Ja nie spotkałem. Kurka ma takie substancje, która robactwo wyrzuca z nas. Mało tego, ja to czytałem i to o tym wiedzą dobrze Niemcy. Oni jak się przy drogach zatrzymają, gurken, gurken, wszyscy chcą te kurki. Oni je bardziej cenią niż to, co u nas się mówi prawdziwek. U nas prawdziwki też są fajne. One też na surowo też prawdziwka można. Dla chłopaków też prawdziwek. On jak się zje takiego grzyba, to się czuje tą moc w sobie. Ja znalazłem takiego zdrowiaka wczoraj jednego i ten nie był suszony, tylko no tak zjadłem w kawałku. Później się już nie chce. Grzyby, kurki, to na pierwszy ogień. No i może tyle o grzybach. No jedziemy. Po owocach poznawajcie. Zapytała też dziewczyna, no bo Jezus nie istniał. To też widzicie, intelekt nam odciąga, a to czy istniał, czy nie istniał, to wszystko mogą być bajki, to mogą być przypowieści. To może być tak, że my żyjemy, przecież nie mamy gwarancji. Jak ci Jehowi tu do mnie przyszli, ja zapytałem gościa, mówię, panie, pan się dzisiaj rano obudził, czy jest pan pewien, czy w tym samym świecie? On tak popatrzył, mówi, no tak. No taki racjonalista, to jest ta logiczna część. A ja mówię, pana, ja nie jestem. Tak popatrzę, w ogóle zbiłem go z tropu. To było pierwsze takie. I oni logiczny ciąg taki, żeby po pierwsze dogmat, że ta ich Biblia, no do tej pory nie przyszli jeszcze, może już nie przyjdą, ale mam takie tam wnioski. Ale to jest jeden z przykładów, dlaczego fanatyzm można w ludziach wzniecić. Po owocach poznawajcie. Ważna uwaga właśnie, że to nie jest ważne, czy my przypowieści z bajek, nie z bajek, dzieciom jak opowiadacie. Stara mądrość taka mówiła, bajka jest kłamstwem, ale w niej jest wskazówka. Kto ją znajdzie, ten ma lekcję. Ja wam powiem, jak to się zdarzyło u mnie w życiu kiedyś biznesowym. Interesa prowadziłem, naprawiałem kserokopiarki. No i kiedyś miałem zadanie do wykonania. Klient mi dał. Pierwszy raz widziałem taką maszynę. Maszyna na takie kasety, kartridże.
Dawniej, dawniej. Pierwsze, teraz chyba dość powszechne te małe są. I te kasety, to jest takie wygodne, że klient kupuje nową kasetę, rozdziera worek, bóg, bóg, ma gotowe. I omija pana serwisanta, bo sobie całą kasetę, za to oczywiście się płaci dodatkowe pieniądze. I nie musi tam przychodzić pan serwisant i maszyny czyścić. Ale tą kasetę, żeby ją zregenerować, no ja złamałem sobie patent i dość duże pieniądze swego czasu zrobiłem na regeneracji tych kaset. I teraz pytanie było, jaki tam proszek do tej kasety zastosować. Ja wiedziałem, jaka to jest firma, znałem się trochę na tym, wiedziałem, jaką szybkość pracy ma ta kopiarka, wiedziałem, że w proszku w środku jest środek smarujący, że ta szybkość musi być podobna. No parę takich aspektów mógłbym tu pod względem tym mechanicznym wymieniać, ale jak już to wszystko ustaliłem i dobrałem sobie taki jeden proszek od innej maszyny tej firmy i mówię, bo to może będzie pasować. To na opakowaniu, tak jeszcze się wahałem, bo to tam było, klient mi powierzył kasety i teraz ja nie mogłem jej schrzanić. Trzeba było to skutecznie naprawić i dobrać właściwy proszek. I tu zmierzam już do punktu tej opowieści mojej bajkowej z życia, że zacząłem jeszcze rozpatrywać na pudełkach, jakie tam są znaczki. To był niemiecki produkt i na tym były takie różne tam ich znaki niemieckie. Między innymi pamiętam takie dwie litery, było jakieś tam G, E, tam coś tam. GS chyba, bo to jest Geprüfte Sicherheit chyba. Gwarantują jakość. No ja tak popatrzyłem, mówię, na maszynie był ten sam tam znaczek. Taka naiwność, tak po dziecięcemu i na tej, i tak jakoś coś we mnie, takie przekonanie nastąpiło mi. O! To jest potwierdzenie. No to patrzcie na logikę, to kompletna bzdura, bo to się okazało, że to był znak jakości. To nie miało nic wspólnego tam z tym. Ale we mnie jakoś tam wyższe siły podały i takie wyszła na mnie taka pewność. Mówię, tak, to będzie działać. I ja to wsypałem. Cała akcja się powiodła. I tam fajnie zarobiłem swego czasu. Byłem tak jak z tymi wideo wszystkimi. Ja taki byłem ufny i ze wszystkimi się wszystkim dzielę. I później komuś pokazałem ten patent i konkurenci mi się tam zrobili. A trzeba było tą tajemnicę swoją chować i bym miał więcej pieniędzy. To tak odnośnie, ale tu, żeby to podsumować, tę moją przypowieść, bo ja się później sam kiedyś śmiałem, jak doszedłem do wniosku, że to jest to Geprüfte Sicherheit, mówię, no przecież to głupota, no ale w tamtym momencie jakoś tak mi wyższe siły, anioł stróż podpowiedział i takie jakieś wewnętrzne przekonanie. Znowu jestem przy tym, co wam mówię, że te wewnętrzne przekonania, ufajcie, bo to czasami w jakieś bajkowe sposoby. Zmierzam ja do tego, Jezus, nie Jezus, ktokolwiek to powiedział, sprawdzajcie w praktyce, bo teraz naszą słowiańską prawdą to wszystko działa praktycznie. To nie jest tak, że tak jak te jechowce, że o tu ty masz wierzyć. On na koniec uciekł, jak mi podpowiedział, a pan uważa, że to jest księga objawiona? Najpierw mi z telefonu wyświetlił, że to jest księga objawiona. Ja mówię, panie, nie. Przecież ja panu udowadniam, że to zostało skażone, że to trzeba. No to jak ja już tak mu zacząłem mówić, to on ze mną nie chciał dalej rozmawiać i no to, no dobrze, to wziął i uciekł. No podeprzeć oni się muszą na tym, że ty masz jakieś kapki na oczach, że uważasz, że to jest święte. A wszystko u nas ma zastosowanie praktyczne. I czy usłyszycie, że to powiedział tamten, czy tamten, sprawdzajcie. Ja czasami w rozmowie, to nie tylko tam ci Jehowi, mam takiego tutaj sąsiada za lasem, katolika. I też z nimi ciągnąłem takie rozmowy, bo on też taki księga, księga, święta księga. No a ja się ośmielałem tam logiki troszkę używać do tej księgi. Tym Jehowym też tłumaczyłem. Mówię, panie, przecież masz pan w księdze, że o wcieleniach Jezus. Ale on nie był zdolny zupełnie do takich rozważań. Bo jak jest dogmat, jest, że to jest święte, to nie daj Boże nie ruszaj, bo to jest tak. Ale właśnie ruszajcie i sprawdzajcie w praktyce.
Ja kiedyś właśnie w rozmowie z jakimś katolikiem, to mu powiedziałem, mówię, chłopie, gdybyś kupił rower i do tego by ci dali instrukcję obsługi, która by cię nie uczyła jeździć na tym rowerze. Minęły pokolenia, na przykład, nie wiem, po dziadku, po pradziadku dostał instrukcję do roweru i wszyscy tą instrukcję czołem biją, ale trzy pokolenia się nie nauczyły na tej instrukcji jeździć rowerem. I rower, nie wiem, na ścianie powiesili jak ikonę i się modlą do roweru. No to tak mniej więcej jest z tą księgą, że ona krąży. Ty wszyscy... No, przecież sami mają tam napisane, żeby cielców świętych nie tworzyć. Osho ładnie to nazywał, że zamiast ogrzać się przy ogniu, oni czczą chupkę i krzesiwo. Tak ja to sobie kiedyś ucześniłem, że to jest zapalniczkę czczą. Zamiast to... Jest taki film, ci faceci w czerni, te trzy części są. I w pewnej chwili oni, taka jest scena na lotnisku, jak wpiszecie in airport, to o, przyszedł koleżka, jak wpiszecie scenę na lotnisku, to wam wyjdzie, ktoś chciał psa zobaczyć, to sobie zobaczcie, kolega już jest po pierwszych przebiegach, bardzo się ładnie już w tej chwili trzyma, już mi zmądrzał. No ta sąsiadka przestała go kusić. Piechu, idź jeszcze, pobiegaj. Zmykaj. I jest taka scena na lotnisku, że oni zaglądają do skrzynki i tam taki ludki malutki. One tam czczą zegarek jakiś. To jest dokładnie tak. To jest piękna scena. I to jest pokazane, jaka ludzkość w tej chwili, w jakim stanie my jesteśmy. Śmiało wywracajcie te ikony, te księgi, kartkujcie tam i pytajcie dlaczego, czy działa, czy nie działa. Jak nie działa, na śmietnik historii. I teraz ta Biblia, ona krąży i tam wbrew tym, ponieważ ona jest podskazana i tam powkręcali, że tam Maria była dziewicą i coś jeszcze, bo to jest nieczyste, nieczyste, żeby dzieci rodzić. To osobny temat na inne wideo. Ja jeszcze nie zajrzałem do kartki. W starej epoce rozwinęła się logika. Tak. I nas, nawet kiedyś czytałem taką opowieść jak tego Lenina. Tam już chowali i zaglądnęli, jeszcze mu tam jakąś trepanację zrobili przy robieniu tej mumii, bo to co to za genialny umysł tam był. I się okazuje, że u tego Lenina była zupełna, to się nazywa atrofia mądrze. Zanik miał tej twórczej półkuli, że tam była tylko logika. Podobno właśnie, bo on był z tego właśnie plemienia, i ci jego tam pobratymcy, ten Zinowiew i jeszcze był taki cwaniaczek, Trocki. To są wszystko z jednego plemienia. Ha, tam ja wam kiedyś mówiłem, że oni mają kłopoty z tym, z orientacją, tą, co to nie można wymawiać jaką. No i nawet ja takie forum znalazłem, Ivrit. I teraz po latach zniknęło. Jak ja zacząłem nagłaśniać, co ja tam na tym forum znalazłem, to zaczęli wycofywać. Oni tak z internetu zawsze robią. I tam też było, oni napisali, co to przecież wiadomo, że Izrael jest Mekką dla homo. I jak ja to zacząłem, jeszcze ten pan, co to napisał, to miał taki tam kolorowy awatar. Ja z tym Leninem chciałem powiedzieć, bo to taki wkręt na bok odskakuje, bo pierwsze prawo, jakie on wprowadził tam w Rosji, to było zdjęcie odpowiedzialności karnej z tych właśnie nietradycyjnie zorientowanych. Bo dotąd było, że oni tam, jeśli tam propagował te swoje pomysły, to miał karną odpowiedzialność. Ale to było, miało być na temat logiki. Ja tu się chciałem jeszcze troszkę pochwalić, bo logika. Właśnie, też już poczytałem, które tam wam te rączki wychodzą. Tam się nie przejmujcie za mocno, bo to jest też tak
No ale jeśli wierzyć pani Polinie, link podałem też tam, tu teraz też wam go podam, bo się okazuje, że mamy rosyjskojęzycznych. Antonina Zdrówko poprosiła, że mamy ludzi, którzy potrafią słuchać po rosyjsku. Ja wam to też podam, chociaż jeżeli nie rozumiecie języka, to sobie popatrzycie na nią, na mimikę, na gesty, na tą panią Polinkę. A też można, słuchajcie, tam bardzo wyraźnie mówi, ja sam, to jest możliwość włączenia automatyczne tłumaczenie, tylko to nie wiem, czy na smartfonach dacie radę, no ale to trzeba czytać właśnie, to już nie głos, tylko to by trzeba usiąść przy komputerze, ale może ktoś z was usiądźcie, jakbyście chcieli, to już dla tych, co by znaleźli czas i mieli przy dużym ekranie chcieli posiedzieć. Tu też dużą rolę grają studia, że wam głowę się pierze, kochane dziewczyny, i wszystkie się chwalą, że one mają wyższe wykształcenie. I tą skazę widać później, bo wy, jest taki artykuł u mnie na blogu, kobieta, tam jest jeszcze słowo kobieta. Kobieta rodzi się doskonałą. A co ciekawe, ja go tłumaczyłem, to jest taka pani, tam dość mocno ta prelegentka, tylko później się na nią trochę, bo ona mi film jeden utrąciła. Się okazało, że bardzo na pieniądze tam, jak, ja nie byłem dla niej konkurentem, ja wręcz rynek tutaj, że tak powiem, no, ona kursy organizuje gdzieś tam w Warszawie nawet już, bo to z Rosji jest i to przyszło i zdaje się, że w Rosji, że w Warszawie już też jest ktoś, kto w jej imieniu organizuje jakieś zjazdy. Także taki jeden mój pojedynczy film przetłumaczony na polskie, to była promocja jej działań, no ale dziewczyna mi narobiła kłopotów i tam dostałem ostrzeżenia na YouTubie. Nieważne. Ale ciekawe tam niektóre rzeczy. Ona ma swojego nauczyciela, ta dziewczyna. Już nie pamiętam, zapomniałem to nazwisko, już nie chciałem nawet. Ale trzy czy cztery artykuły tam są u mnie. Kobieta rodzi się doskonałą. I ona tłumaczy bardzo fajną rzecz, że wy dziewczyny tak jak kwiaty. Wy się rodzicie od razu z całą swoją wewnętrzną mądrością. A zbaczam dzisiaj zupełnie z tematu wideo, bo ta kartka, ledwie ją tam dotykam, a tak się przygotowałem przed wyjściem tu na tą łąkę, jeszcze sobie przesłuchałem ten poprzedni filmik. Dobrze, bo się zgubię. No, wywiad właśnie miał być, a pani Polina ma też rozmówczynię przez internet i ta rozmówczyni jakoś tam dodaje energii i prowadzi. No może to tak, byłoby ciekawie, chociaż ja uwielbiam w naturze, też mi się dobrze nagrywa jak jest w naturze gdzieś i wtedy jest to wsparcie i bezpośrednio, nie ma żadnego dachu nad głową, co prawda ja nie mam blachy, jakby ktoś z was tam dom budował i chciał, to unikajcie blachy na domu, bo to też w tej chwili nie pomaga. Szczególnie jak jest ten smog tak zwany biały, elektromagnetyczny, jak macie blachę na domu, to tworzą się prądy wirowe i kłopoty. Rozwinęła się logika właśnie, dlaczego ja o tej pani, co kobieta rodzi się doskonałą, bo ona się tam chwali, że ona skończyła taką tak zwaną męską uczelnię, fizykę jakąś, mówi, że ona była tam jedną z nielicznych kobiet na roku, tą swoją logiką się dziewczyna popisuje. No, ale nie o tym chciałem. Właśnie przez to, że wy na te studia idziecie i tam was zmuszają, ja chciałem swój przykład podać też, bo ja miałem też tej twórczej, miałem zawsze więcej i miałem taki przykład, ja byłem 3 lata na studiach, o, ważka nam przyleciała i studia takie sobie ciężkie wybrałem, mechaniczne, budowa maszyn. Nawet krążyła taka rymowanka, której tu nie mogę powiedzieć, że lepiej orać ziemię niż studiować na BM-ie. Nie powiem, czym tamtą ziemię orać. I to były niełatwe studia. O, macie, koleżka, znowu. Kiciuś, no pokaż się jeszcze do kamery i zrywaj się. No ja jeszcze tu ważne rzeczy mówię. Idź, no idź już, idź w jachu. Jeszcze poganiaj, mamy czas. Miałem ja taką przygodę na tym BM-ie, że to było jakieś trudne z tych trudniejszych, tam wyliczanie belek, czy tak, to chyba było coś takiego. I pan nam rysował na
tablicy wał samochodowy trzeba było przeliczyć i teraz ten wał miał różne zakończenia. Tam jeden miał z podcięciem, drugi był kąt normalny, trzeci tam miał też podcięcie, ale takie zgłębione. I przy pomocy podanych wzorów, tam na poprzednim wykładzie, trzeba było wyliczyć, który wał będzie miał największą wytrzymałość. Ale tak popatrzyłem na tą tablicę, patrzę na tych moich współtowarzyszy, oni wszyscy tam na te karteczki się zabierają do pracy. A ja jakoś tak odpłynąłem myślami i tak się zacząłem. Słońce, to była wiosna, pamiętam, za oknem zabłysło słońce. Ja tak głowę w to słońce. Wiedziałem, że moi koledzy są 60 km obok, tam na Gowydlinie, na jeziorze. I zdaje się, że pojechałem później na to jezioro i tak... Zdaje się, że niedaleko potem się te moje studia skończyły, bo tak popatrzyłem, mówię, co ja tu robię? Po co ja tu siedzę? Aha, bo dalej jeszcze była historia następująca. Z tego mojego odlotu wybudził mnie pan asystent. Podszedł i zadał takie podchwytliwe pytanie. Mówi, a pan już obliczył, który wał? Nie, a pan już wie, który wał? A ja tak popatrzyłem, mówię, tak, ten drugi. On tak zdziwiony, trochę zaskoczony, mówi, to pan już obliczył? A to było tam, nie wiem, do 15 minut po rozpoczęciu tego seansu. Mówi, to pan już obliczył? I tak patrzy na tą moją kartkę, ta kartka pusta cała. I tak później ja mówię, no coś tam się mówię, zabieram się. A on mówi, to tak nie wolno, mówi, to trzeba obliczyć. I to było to podsumowanie, to tak nie wolno, to trzeba obliczyć. I cała jest promowana, jest właśnie ta logika, takie żmudne przeliczanie, masz znać te całki, te wzory. Istnieją bardzo prostsze sposoby, patrzysz i wiesz. I to jest ta mądrość serca, mądrość intuicji. Ja miałem troszkę praktyki, ale dlaczegoś ja tak miałem, że to rozum i umysł to są dwie różne rzeczy. Razum, tłumaczą Rosjanie. Raz to jest, nawet mieliście tą piosenkę tej pani, co to ja nie lubię, na raz, na raz, na raz. To było pierwsza myśl, razum. Um to jest właśnie umysł po rosyjsku. Razum, rozum. To jest, no po rosyjsku, to jest starosłowiańskie. Rosjanie jeszcze dużo zachowani tego, bo do nich ten okupant poszedł najpóźniej. I tam w rosyjskim języku jest dużo więcej niż w polskim. U nas już zdążyli skazić to wszystko i cały czas skażają. Ale jak się różne języki pozbiera, to jeszcze tego starosłowiańskiego jedynego języka jest troszeczkę. Rozum, razum, pierwsza myśl, to jest właśnie intuicja. I ja kiedyś, zanim mi tam nie sprali, zanim mi nie powiedzieli, że ja tam, to tak nie wolno, to jeszcze tym rozumem się pięknie posługiwałem i motor swój ukochany naprawiałem w ten sposób. Miałem intuicyjne, miałem takie rozwiązania tam w tym motocyklu, że ja do dzisiaj piszę chłopakom na forach, jak mają junaka tam naprawić. No, mój junak był silniejszy niż oryginał. I w bardzo prosty sposób sobie tam intuicyjnie. Nadmiernie rozwinięta logika. Tak jak wam mówię, że ten Lenin tam miał tą... I teraz wszystko u nas jest tak, że nas nadmiernie promują nam od początku. Dziewczyny, wy jesteście też biedne, skażone przez to, bo zamiast być tymi kapłankami domowymi i być pewne tego, że ta żeńska mądrość... To się wyśmiewa, że blondynki są głupie, żarty się w różne wypuszcza. To spec-służby wypuszczają te różne o głupocie żeńskiej tam i takie promowane, takie chłopy siedzą, ha, 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 jakie te baby głupie. No właśnie ta prosta, bezpośrednia mądrość jest taka książka Hieny Modliszki, Czarne Wdowy. Takie to tam te manipulantki mogą poczytać, chociaż pewnie rzucą, nie doczytają. Pan Paweł Śląski pisał, że on miał pierwsze małżeństwo takie, jak to w większości bywa, jak ja przeżyłem. A i drugą żonę miał normalną już, taką z intuicją żeńską. I tam fajne rzeczy właśnie pan Paweł opisuje. On najpierw na początku też reagował po mężsku. I dziewczyna tam, żona jego, ta druga, mówi, że weszła do pokoju i mówi, wiesz co, nie podoba mi się ten Kowalski, co tu do ciebie przyszedł.
Nie, a on zaraz logicznych żądał, tak jak ten pan asystent, ja mu powinienem wyliczyć. To ten tak po męsku żądał, no ale dlaczego? Wytłumacz, ty przecież pierwsze... Ona mówi, nie wiem, no tak czuję. To jest właśnie wasza żeńska mądrość. I on mówi, ten pan Paweł Śląski w tej książce mówi, że chodzi po kamerze robaczek, a nie chodzi. Mówi, że on początkowo tak lekceważy, mówi, no może sobie myślał głupia baba czy coś takiego, ale on uczciwie pisze dalej, że to się wszystko sprawdzało, co ona mu mówiła. I później się okazało, że ten Kowalski tam go oszukał. Niech się nie martwią Kowalcy, jeśli ktoś się tak, to przecież taki przykład, nazwisko. Chociaż ja miałem adwokata pana Kowalskiego, który mnie oszukał. Dobrze. Intuicja. Mamy, nie mamy tego. I jeżeli tu wychodzi na to, że nam się zebrało więcej tych twórczych na kanale, tak przynajmniej na kanale, czy w naszej tu bajce ja mówię, albo w naszej stronie. Dobrze. O dzwonku jeszcze chciałem powiedzieć. Troszeczkę tam o... Jeszcze dopisałem, bo nie dopowiedziałem. Ta pani, co mnie tam od szowinistów, to ostatnio też była rozmowa. I bardzo miło, bo jest szacunek. I ta pani mi przysłała datek jakoś. Z jednej strony mi tam coś, że ja jestem jakiś tam mizo coś tam, ale z drugiej strony, czy że szowinista jest, to ona powiedziała. Ale później zauważyłem, że mi datek przysłała. To miłe bardzo. Link do pani Pauliny wam podałem. O dzwonku można by dużo poopowiadać. Ja ten dzwonek tam użyłem jeszcze. Pobłądziłem dzisiaj. O, idzie znowu kolega i będzie nam kończył nagranie chyba. Ale się zganiał. Dobrze, że ty już się trzymasz. No może się jeszcze uda. Piesek na razie spokojny. On tu potrafi na mnie skakać. Albo będzie kolejny, będzie część trzecia. O dzwonku i ochrony jakoś tak czuję. Aha, to wam tu skrótowo jeszcze polecę po kartce, bo być może pies nam zaraz zacznie przeszkadzać. Zanim ja do tych biorobotów dojdę i tam przesłucham, bo to nie będzie tak zaraz. To musi się we mnie jakoś ułożyć. O, dzisiaj wam o kurce powiedziałem, przypominam. Pamiętajcie o tych kurkach, one są w sklepie, jedzcie śmiało na surowo, na moją odpowiedzialność, ze śmietaną albo ostrego sera jakiegoś. Ja sobie kupuję taki droższy, to co wam ostatnio mówiłem, że w tej biedrze do szafki, to można kupić taki trójkącik, on jest dwa razy droższy, Gran Padana, taki ten, i on kosztuje tam, to jest 9 zł chyba kosztuje za 100 gram takie coś, ale jego utrzeć trochę, do śmietany albo kwaśnego mleka. Ja tu mam taką mleczarnię, że mleko kwaśne, tak łyżeczką można jeść. I do tego utrzeć na tarce surowych kurek trochę takiego jakiegoś ostrego sera. Czasami ząbek czosnku do tego docieram. No raz tam dosypałem takiego utartego pieprzu czerwonego. I to śmiało można, do kombinacji sobie tam pietruchy ostatnio też dodałem, bo pietruszka też zdrowotna jest. U biorobotów jest strach śmierci. To mówi właśnie ta pani Paulina. One mają, ja faktycznie spotkałem takich. No, mam w rodzinie takich, u katoli też to jest, że oni są nastraszeni. Piechu, daj jeszcze dopowiedzieć. No, no już mi tu teraz cień robi, już ma dosyć. Idź, słoneczka nie zasłaniaj. Zwaniaj się. O biorobotach jest strach śmierci. Zaufanie do źródeł jeszcze, to coś tam zacząłem. No wiecie co, to już chyba piechu mi tu demonstracyjnie stanął za kamerą, słońce zasłonił. Nie zasłonił, idź koleżka. Może sobie tylko tak jeszcze rzucę, żeby było. No i dzwonka nie mam, dogram go. O wejściu w materię. Dobrze, ciąg dalszy, bo mi się już łącze zrywa tutaj z kosmosem. Piechu mnie też trochę rozproszył. Będzie trzeci film. No mam nadzieję, że to było coś warte, to nagranie. Dzisiaj piękna pogoda jest. Jest noce nawet ciepłe. To jest takie... Na Pomorzu mamy... Lato wróciło.
Zdrowia waszym jasnym myślom. Znowu mam takie, że chciałbym coś jeszcze, ale to może i tak trzeba, bo dość długie już to jest nagranie i niech tak będzie. Tu dogram wam dzwoneczek. Trzymajcie się ciepło.